Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Sponsorem programu jest ICN Polfa Rzeszów. Tak naprawdę inicjatywa wybudowania pomnika w tym miejscu i w tym okresie wypłynęła oddolnie od społeczeństwa. Pomnik walk rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie. Pod koniec lat 50. przedstawiciele Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wezwali obywateli kraju do uroczystego świętowania obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Oczywiście najważniejsze uroczystości miały odbyć się dopiero w 1966 roku. Do tego czasu podejmowano różne inicjatywy i czyny społeczne. Na przykład budowano 1000 szkół. Stawiano również pomniki. W 1966 roku inżynier Włodzimierz Kozło, nauczyciel w technikum budowlanym, wymyślił, że rok tysiąclecia państwa polskiego, 1966, należy uczcić wybudowaniem pomnika tysiąclecia państwa polskiego. Włodzimierz Kozło był legionistą Piłsudskiego, obrońcą Lwowa i Przemyśla, akowcem, a po 1944 roku więźniem politycznym. Był gorącym patriotą, był fotografikiem i takim z natury, z urodzenia działaczem społecznym wszelkich rodzajów. Tysiącletnia państwowość Polski jest nieodłącznie związana z chrztem Mieszka I w 966 roku. Fakt ten był nieco niewygodny dla władz komunistycznego kraju. Dlatego uroczystości państwowe tysiąclecia miały przyćmić to kościelne milenium chrztu. Była inicjatywa oddolna i która musiała być niestety przedstawiona władzom partyjnym w Rzeszowie. Do tak zwanego gospodarza województwa, czyli pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, Władysława Kruczka. Pomysł przeleżał do następnego roku i cóż się nagle okazało, że pomysłodawcą budowy pomnika, owszem jest, ale pan, przepraszam, nie pan, panów nie było, towarzysz Kruczek, zasądził, że koncepcja jest znakomita, tylko trzeba troszkę zmienić wymowę tego pomnika, bo tysiąclecie, no to już tysiąclecie, ale dla nas ważniejsza jest nasza nieco bliższa historia. Chcielibyśmy popatrzeć się na ten pomnik jako na pomnik czynu rewolucyjnego mieszkańców Rzeszowszczyzny. Mamy wolny, komunistyczny kraj i trzeba zrobić pomnik, który tą ostatnią naszą historię wyeksponuje. Władysław Kruczek na autora przyszłego pomnika wybrał syna ziemi rzeszowskiej, a wówczas już uznanego plastyka rzeźbiarza, absolwenta i późniejszego profesora, a także rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Mariana Koniecznego. I zaczął z nim prowadzić jakieś pertraktacje na temat tego, żeby on ten pomnik tutaj nam w Rzeszowie zaprojektował. Wtedy środowisko rzeszowskich plastyków i rzeszowskich architektów uznało, że nie powinno się takich rzeczy w ten sposób załatwiać. Trzeba zrobić konkurs i na tym konkursie wybrać optymalne rozwiązanie. Marian Konieczny miał już za sobą wielki sukces. Zwyciężył w konkursie na pomnik warszawskiej Nike. Ja zostałem, prawdę powiedziawszy, nawet zaproszony do tego konkursu przez władzę. Pewnie im zależało, bo ja byłem wtedy już znanym rzeźbiarzem w Polsce i w pewnym sensie zostałem jakby przynaglony do tego, żeby co nie musieli tego robić, ponieważ mnie też zależało, żeby jednak, jeśli się uda, jakiś ślad po sobie zostawić w Rzeszowie. Na miejsce, w którym miał stanąć pomnik, wybrano niezagospodarowany plac przy Urzędzie Wojewódzkim, tuż obok głównego skrzyżowania w mieście,
ulic ówczesnej Lenina i Marszałkowskiej. Bardzo eksponowane miejsce. Jak ten plac zrobić, jak to skomponować to miejsce, to była oczywiście sprawa dyskusyjna. Wszystko trafiło do miejskiej pracowni urbanistycznej, którą wtedy kierowałem, i trzeba było sformułować wytyczne do zagospodarowania tego placu. Jakieś tam wytyczne sformułowaliśmy i wtedy w czynie społecznym, można powiedzieć, rozkręciła się robota nad koncepcjami pomnika, który miałby w tym miejscu stanąć. Do objętego patronatem przez pierwszego sekretarza Władysława Kruczka konkursu zaproszono trzy pary artystów i architektów, którzy przedstawili dosyć odmienne koncepcje. Kilka tych propozycji pomnikowych sobie dobrze zapamiętałem, ponieważ wychodziły one jak gdyby z różnych punktów widzenia na funkcję tego całego terenu. Na przykład artysta rzeźbiarz Józef Zatej i architekt Władysław Boczkaj zaproponowali pomnik w kształcie sterczących w niebo kos. Rozpatrywano też propozycje Andrzeja Smoczeńskiego i Krzysztofa Bukały. Wśród przedstawionych koncepcji rozwiązania tego miejsca dla mnie najbardziej atrakcyjna wydała się koncepcja przedstawiona przez małżeństwo Koziołkiewiczów. Otóż wymyślili, że trzeba zrobić podziemny parking. Trzeba zrobić podziemny parking, który rozwiąże problemy komunikacyjne tej strefy miasta. Ten parking nakryje się płytą, która będzie placem manifestacji odpowiednim dla naszego Urzędu Wojewódzkiego, który był obok tutaj zrealizowany, funkcjonował, różne rzeczy mogły się tu zdarzyć. I równocześnie dobrze się będzie kontaktował z trasami komunikacyjnymi, które tutaj w dwóch kierunkach przebiegają obok tej przestrzeni, na której ten plac miał być zrealizowany. Natomiast pod placem częściowo umieścili Muzeum Czynu Rewolucyjnego, który przedstawia właściwie historię, uzasadni jak gdyby ten pomnik, który tutaj na górze stanie. Jego wyniesienie trochę ponad poziom tego placu stworzy pewien cokół dla pomnika i cokół, trybunę dla dostojników, którzy tam przy różnych okazjach znajdą. Natomiast sama forma pomnika miała być nawiązaniem do formy słupa ogrodzeniowego, widocznego często wokół obozów koncentracyjnych. Marian Konieczny opracował dwie koncepcje przyszłego pomnika walk rewolucyjnych. Jedna w kształcie poziomego liścia wyniesionego na cokole. Druga kształtem przypominała to, co zostało zrealizowane. Oba pomniki miały łączyć się z otwartym na Urząd Wojewódzki placem manifestacji. Ja bardzo popierałem realizację pomnika Koziołkiewiczów. Uważałem, że to najlepiej rozwiązuje funkcję tego terenu. W obu projektach Mariana Koniecznego do wykonania całości pomnika zaplanowano użycie blachy. Osobiście protestowałem przeciw konstrukcji metalowej z blachy na wierzchu. Uważałem, że taki pomnik będzie podatny na wszelkiego rodzaju zniszczenia, bo przecież w blachę aluminiową rzucić mocniej kamieniem, zaraz będzie widać jakieś tam uszkodzenie ewentualne tej blachy. Natomiast jeśli chodzi o efekty świetlne, to może on być oślepiający. Ostatecznie konkurs wygrała koncepcja Mariana Koniecznego. Po zakończeniu prac projektowych w 1971 roku rozpoczęto budowę betonowego już pomnika. W tym samym czasie w swojej krakowskiej pracowni do pracy, czyli formowania figur postaci, które miały dopełnić całości, przystąpił autor zwycięskiego projektu. Wybudowanie fundamentów na grząskim w tym miejscu gruncie okazało się trudne. Problem rozwiązano poprzez wbicie w ziemię żelbetowych pali.
Sama zaś pionowa konstrukcja składała się z 37 par, również żelbetowych bloków, o wysokości ponad metr każdy. Realizacja tego pomnika trwa już 4 lata. To znaczy, chciałbym dojść do momentu, tego początkowego, kiedy zacząłem robić projekt. Było to w 1968 roku. Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Rzeszowie dał mi zadanie, żeby postawić pomnik, który ma tytuł Pomnik Walk Rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie i ma stanąć w Rzeszowie. Idea dosyć niby klarowna, ale i złożona. Trzeba było dać wyraz walkom, które miały miejsce, odbywały się na przestrzeni dość szerokiej historii. I w tym pomyśle uciekłem się, że tak powiem, do pewnych symboli znanych, a więc laur oraz sztandar rewolucyjny. W tej chwili, co stoi na placu w Rzeszowie, ten rdzeń tego pomnika, to są właśnie te interpretowane czy stylizowane laurowe liście. Do tego przychodzi ten sztandar rewolucyjny, który ma połączyć te dwa laurowe liście. Jesteśmy właśnie w pracowni, gdzie razem z kolegami realizujemy tę rzeźbę. Mianowicie w oryginalnej technice wykuwania w blasze, blasze miedzianej. Pracy jest bardzo dużo i chcemy w tym roku zakończyć. To znaczy gdzieś do jesieni chcielibyśmy, aby już ostateczny pomnik można było odsłonić. Oczywiście, że gro pracy tej rzeźbiarskiej przy realizowaniu w tym materiale odbywa się tu, odbędzie się tu w pracowni. Jednakże później na placu przynajmniej na jakieś 2 do 3 miesięcy przeniesiemy się z całym warsztatem do Rzeszowa. W tej chwili tam już budują barak specjalny, gdzie w detalach, w większych powiedzmy takich segmentach przetransportujemy te rzeźby, te elementy, a tam łączenie w całość odbędzie się już tam na rusztowaniu. No to by było chyba z grubsza wszystko, co chciałem powiedzieć. Zwłaszcza rzeszowianom, rzeszowiakom, którzy nie bardzo jeszcze chyba zdają sobie sprawę, jak ten pomnik będzie wyglądał. Bo to, co stoi w tej chwili na placu, jest to osnowa zaledwie. Osnowa, która będzie jak gdyby tłem tego głównego, powiedzmy, tej głównej akcji treściowej, jaki nada się temu pomnikowi poprzez właśnie te olbrzymie rzeźby. Prace nad pomnikiem prowadzone przez Mariana i przez jego ekipę postępowały bardzo szybko i bardzo były ściśle, pilnie obserwowane przez komitet powołany, Społeczny Komitet Budowy tego pomnika. Do budowy potrzebne były ogromne ilości materiałów budowlanych. Jeżeli była taka potrzeba, sprowadzano je w trybie pilnym. Biały cement, który był niezbędny do budowy muru odgradzającego plac przy pomniku od klasztoru ojców Bernardynów, sprowadzano aż z Wejherowa. Wszystkie firmy raczej nie śmiały odmawiać materiału. Materiały szły, jakby powiedzieć, w pierwszej kolejności na pomnik. Tak samo było to w ramach przedsiębiorstwa, że materiały na pomnik miały priorytet. Przygotowywane w krakowskiej pracowni Mariana Koniecznego rzeźby przedstawiały Nikę Rzeszowską, która miała być zwrócona na północny zachód, oraz postaci chłopa, robotnika i żołnierza skierowanych w stronę klasztoru Bernardynów. Obie rzeźby miały zostać zawieszone na przypominających laurowe liście konstrukcjach. Tym jest pewna idea, prawda? Te dwa laurowe liście, które są tak spięte, które tworzą jakby mandorle. Mandorle to jest symbol, że tak powiem, żeński. Tak jak męski to jest właśnie obelisk. To są rzeczy z historii, naszej europejskiej historii. Właściwie
Obelix pierwszy to już Rzymianie, nie Rzymianie, tylko Egipcjanie, prawda, stawiali i miał to, wyraża pewną prężność, prawda. No, a w średniowieczu właśnie upowszechniono, czy rozpowszechniono właśnie, zwłaszcza w katolickiej religii, właśnie te mandorle z Madonną w środku. A tutaj jest właśnie Nike rzeszowska, a z drugiej strony właśnie te postacie symbolizujące tylko właśnie tę walkę, o której mówiłem, i chłopsko-robotniczą, i właśnie walka z bandami UPA. Realizacja pomnika i placu manifestacji nie odbyła się bez problemów. Jednym z nich była budowa muru odgradzającego ten teren od klasztoru. No, na pomniku był problem przede wszystkim polityczny, że teren klasztoru został przejęty pod budowę pomnika i chciano tego terenu zabrać ojcom Bernardynom jak najwięcej. Bernardyni protestowali, dlatego że ja zaprojektowałem plac aż pod sam kościół, prawda, bo tak to w sensie jakimś tam architektonicznym, jakieś takie widokowe sprawy. Ojciec gwardian Cyprian Żywot, no, pojechał i dogmito do profesora, bo tak my doszli do takiego wniosku, że wszelkie pikiety, wszelkie manifestacje mogą być siłowo rozpędzone, a ludzie mogą ponosić konsekwencje, czy w pracy, czy osobiście, czy w rodzinie. Ksiądz Siad pojechał i dostał się. Profesor go przyjął bardzo elegancko. No i jakoś tak wspólnym targiem z tym przeorem uzgodniliśmy, bo władza jakoś nie umiała, uzgodniliśmy, w którym miejscu będziemy mieli granicę. Tylko on prosił, żeby postawić mur, prawda, bo oni tam mogą robić procesję, prawda, i ja im to załatwiłem. Odsłonięcie pomnika walk rewolucyjnych w Rzeszowie zaplanowano na 22 lipca 1974 roku. W tamtym czasie wypadało najważniejsze święto państwowe PRL-u, obchodzone jako Dzień Odrodzenia Polski po II wojnie światowej. W styczniu 1974 roku zostaliśmy wezwani do dyrekcji, gdzie panowie z Komitetu Wojewódzkiego oświadczyli, że 1 maja na otwarcie pomnika przyjedzie towarzysz Gierek. Spowodowało to znaczne przyspieszenie prac wykończeniowych. Konstrukcja pomnika jest solidna, zrobiona na te czasy w najnowszych technologiach. Co ciekawe, na styku miedzianych rzeźb i stalowej konstrukcji, na której zostały zawieszone, powstało ogniwo elektryczne wymagające dodatkowej izolacji. Ostateczny koszt realizacji pomnika wraz z placem manifestacji wyniósł 30 milionów złotych. Wówczas za te pieniądze można było zbudować 3 takie bloki mieszkalne. Nie chwaliliśmy się tą wiedzą, że tyle to kosztuje, bo po prostu to nie było ani bezpieczne, ani nikomu potrzebne. Na cokole tego pomnika, na posadzki cokołu tego pomnika zostały umieszczone takie duże tablice kamienne, na których miały być wyryte teksty opisujące całą sprawę. Kilka dni przed oddaniem pomnika, przed otwarciem, już pod koniec, w ostatniej dekadzie kwietnia, władze nie mogły sobie przypomnieć jakoś miejsca i uczestników walk rewolucyjnych na terenie Rzeszowszczyzny. Żadnych rewolucji nie można było wymyśleć. Profesor Konieczny przyjechał,
osobiście miał wykuć napisy i dopiero może tydzień przed końcem kwietnia wykuto tylko na dwóch tablicach napisy takie, jakie podyktował jakiś pisarz z naszego rejonu. Tam miały być zapisane cztery tablice. Są tylko dwie, które są autorstwa Zbigniewa Domino, ja sobie dobrze przypomnę, a dwa pozostałe zostały puste. Czyżby czekały na faktyczny, historyczny napis dotyczący tego pomnika i prawdziwy napis? Jak można było przypuszczać, 1 maja 1974 roku na oficjalne odsłonięcie pomnika towarzysz Gierek nie przyjechał. Wybrał trybunę w Warszawie. W Rzeszowie zabrakło też Władysława Kruczka. Ostatecznie idea upamiętnienia tysiąclecia państwa polskiego została wypaczona. Apel do nauczycieli, może do dziennikarzy, żeby faktycznie przybliżyć ideę i myśl, jaka wówczas w roku milenijnym przeświecała tym, którzy chcieli postawić pomnik świadczący o tysiącleciu naszej państwowości. Nie każde państwo może się poszczycić taką historią. Dobra. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Sponsorem programu jest ICN Polfa Rzeszów.